Najnowsze dane z polskiej gospodarki pokazują, że ocena koniunktury w przemyśle przez menadżerów firm jest najgorsza, uwaga, od 2009 roku. Pewnym paradoksem jest fakt, że te dane zostały opublikowane w dniu, kiedy mieliśmy najlepszą sesję na GPW od kilku miesięcy, To jest pokłosiem no, pewnego rodzaju e, pompowania nastrojów przez prezydenta Trumpa związanych z możliwym, Choć moim zdaniem, chwilowym i takim trochę papierowym porozumieniem handlowym z Chinami, więc trochę nam to spadło tak szczęśliwie i spowodowało, że rynek specjalnie się nie przejął tymi słabymi danymi. Ale pytanie pozostaje otwarte: czy to oznacza, że polska gospodarka jest narażona na recesję? Patrząc na ten indeks PMI, który mierzy właśnie koniunkturę. Powiedziałbym w taki sposób miękki, za pomocą oceny ludzi, którzy zarządzają tymi firmami, które później produkują, eksportują towary, zatrudniają ludzi. No to niepokoić można byłoby się w zasadzie od początku tego roku. Przełożenie tych, tych ocen nadane w Polsce, na szczęście, jak do tej pory. Było mniejsze niż na przykład w krajach Europy Zachodniej, bo na przykład w niemieckiej gospodarce produkcja przemysłowa regularnie spada w ujęciu rocznym i te spadki w poszczególnych miesiącach przekraczały 5%, co, co jest wartością naprawdę dużą. W Polsce zasadniczo produkcja przemysłowa w tym roku rośnie i to w miarę przyzwoitym tempie, jeśli weźmiemy sobie cały rok. Oczywiście mieliśmy słabsze miesiące, ale ogólnie rzecz biorąc te dane wyglądały do tej pory względnie dobrze. Porównując to właśnie do tego, jak menadżerowie oceniają to, co się dzieje w przemyśle. Tym niemniej, również oceniając sytuację z takiego globalnego punktu widzenia, widać, że te zagrożenia jeszcze nie odeszły, bo w październiku ogólnie rzecz biorąc, większość indeksów PMI na świecie wyglądała słabo. W Europie Zachodniej, te indeksy minimalnie doregnęły w górę, ale z bardzo niskich poziomów. W Niemczech nadal ocena sytuacji w przemyśle no, mniej koresponduje z recesją, ale też można było zauważyć na kilku istotnych rynkach wschodzących znaczne pogorszenie sytuacji. W Meksyku obydwa indeksy, i dla przemysłu, i dla usług, odnotowały spory spadek. Spadki mieliśmy. W Indiach, w Turcji, w kilku innych gospodarkach wschodzących również. No i właśnie Polska, jako ta duża gospodarka wschodząca Unii Europejskiej, to pokazuje, że te zawirowania i problemy globalnego przemysłu które są widoczne od ponad roku na razie nie ustępują. Naszym zdaniem. Polska gospodarka jest na tyle konkurencyjna w ramach Unii Europejskiej, że choć wzrost gospodarczy spowolni, to nie będzie to takie tąpnięcie. Również pozytywnym jest fakt, że zarówno w całej Europie, jak i w Polsce bardzo stabilną, można powiedzieć taką nogą gospodarki jest konsument, który jak na razie nie reaguje negatywnie na... Te zawirowania w przemyśle. Nie ma takiego strachu wyrażonego na przykład spadkiem spożycia indywidualnego, czyli innymi słowy, zmniejszeniem zakupów, bo to dla gospodarki europejskiej, tym samym polskiej, byłoby dużym zagrożeniem. Na razie tego nie widzimy i zakładamy, że wzrost gospodarczy spowolni w okolice 3,5% w przyszłym roku, ale oczywiście trzeba mieć oczy otwarte na nowo napływające dane i z pewnością takie jak ostatni PMI z polskiego przemysłu mogą tutaj niepokoić.